Siema, witam na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji, zachęcam Cię do kliknięcia dzwoneczka, aby być stale na bieżąco oraz zapraszam do używania moich kodów na stronie Muscle Power, aby zaoszczędzić 10% na całe zakupy suplementacyjne w kraju i za granicą oraz na propeptydy.pl, również z wysyłką za granicę. Zapraszam do oglądania. Witam wszystkich, z tej strony Adam. Dzisiaj opowiem Wam o takim szejku, którego spożywa się przed śniadaniem. Bardzo często to właśnie można zobaczyć na filmach na YouTubie u zagranicznych kulturystów, szczególnie tych z Ameryki, że piją tam kilka suplementów. Najczęściej są to jakieś greensy, są to ocet jabłkowy, aloes, sok z cytryny. I właśnie tam w omówieniu dalej będę omawiał takiego szejka, Wam pokazywał, jakich ja produktów używam. No zapomniałem wspomnieć o tym, dlaczego też ten sok z cytryny, pomijając już jakiś tam wpływ, wiecie, witaminy C i tak dalej. Trzeba pamiętać, że witamina C to kwas askorbinowy, a kwas, wiadomo, podnosi gdzieś tam też kwasowość, ilość kwasu w żołądku i im bardziej kwaśne środowisko w żołądku, tym mięso i generalnie białko się lepiej trawi. No i dlatego takie szejki, myślę, też mają swoje zastosowanie akurat w kulturystyce, bo jak popatrzycie, ani w piłce nożnej, ani nie wiem, w sportach walki nie je się takich ilości białka. Jasne, spotyka się 1,8, 2 gramy na kilogram masy ciała, 2,2, ale myślę, że w żadnym sporcie się nie je raczej więcej niż 2,5 grama na kilogram masy ciała. Wiadomo, kulturystyka, trójbój siłowy, jakiś strongman, może podnoszenie ciężarów. Nie wiem, jak to wygląda w futbolu amerykańskim tak naprawdę, bo znam Phila Daru, takich trenerów, co zajmują się futbolem amerykańskim, natomiast są bardziej o treningu. Nie wiem, jak to tam wygląda dietetycznie. W każdym razie, no chyba w żadnym innym sporcie nie spożywa się tyle białka, co w kulturystyce i z tego też względu, myślę, taki shake ma tu zastosowanie. Od razu uprzedzam, że jeżeli ktoś ma jakieś wrzody żołądka, jakiś refluks, problemy, no to taki shake odpada. No bo ten shake z reguły ma na celu podnieść ilość kwasów, soków żołądkowych, tak, zakwasić ten żołądek. Fajna opcja też dla osób, które gdzieś tam mają problemy z żelazem, bo często właśnie za mało kwaśne środowisko w żołądku jest problemem też z tym, że właśnie mięso się źle trawi i to żelazo nie jest odpowiednio potem wchłaniane. Oczywiście to też tam stany jelit, za to odpowiada i parę innych kwestii. Ale taki shake, no, tam składa się z paru rzeczy. I myślę, że jest ciekawą opcją. Ja tam też przedstawiam, które rzeczy są mniej lub bardziej opłacalne, bo kurwa, byście tak mieli wszystko kupować, każdy suplement, bo ktoś tam ze Stanów tak robi, no to byście wydali naprawdę spore pieniądze. No zresztą sam o tym wiem najlepiej, bo testowałem wiele rzeczy. I tu tak jeszcze nadmienię odnośnie tego testowania właśnie, czy to w diecie, czy nie wiem, ktoś postanowił spróbować większej ilości białek. To jeżeli ktoś spożywał do tej pory 200 gramów białka, to zwiększać to stopniowo. Niech to będzie nawet o 20 gramów na tydzień, czyli 220, 240, 260. Jakiś czas zostać na tym 260, potem sobie jeszcze spróbować podbić i tak dalej. Bo jeżeli przeskoczycie z 200 na 300, to nie wiem, u 3/4 osób, może przesadzam, ale u wielu osób będzie taka reakcja, że po prostu będziecie czuli się ociężali, będzie wam siedzieć na żołądku, będziecie coś zdęci i stwierdzicie, nie, wysokie białko to nie dla mnie. A to niekoniecznie będzie dobry wniosek, bo po prostu problemem będzie to, że zbyt gwałtownie je zwiększyliście, nie? Organizm nie był do tego zaadaptowany, dlatego zwiększamy to stopniowo. I druga mega ważna rzecz, której większość ludzi gdzieś tam często zapomina, jest to, że jeżeli ktoś coś sprawdza, robi, wiecie, to nie zawsze musi mieć mocny sens. Ja też, wiecie, badania mówią jedno, ale dużo zawodników, czy jakieś są kulturystów, sportowców, robi drugie. I ja też często po prostu chciałem sobie sprawdzić sam na sobie, czy coś działa, czy coś nie działa, nie? Tak, wiecie, czy mi coś służy, czy mi coś nie służy. No i prawdę powiedziawszy, tak samo z tymi suplementami. Powiedziałem, że sam o tym wiem najlepiej, bo też z ciekawości próbowałem, czy to jest pomocne, czy to nie jest pomocne. I tak samo tutaj, nie? Jeżeli ktoś z białkiem kombinuje, zwiększa je na przykład, to jeżeli cokolwiek sprawdzacie, to sprawdzajcie tylko jedną zmienną. Bo jeżeli będą trzy zmienne, bo wprowadzicie trzy zmiany jednocześnie, pięć zmian jednocześnie, to nie będziecie wiedzieć tak naprawdę, co wam służy, a co nie.
A najczęściej to sobie tak wiecie, po swojemu dopowiecie to, co wam pasuje, co wam się wydaje, a niekoniecznie tak jest, nie? Dlatego ja też uczulam, że jeżeli robicie jakieś zmiany w diecie, tutaj mówię, czy w czymkolwiek, to pojedynczo, żeby szło wyciągnąć wnioski. I uprzedzam ważną rzecz też taką, że często ktoś eliminuje jakiś produkt na, nie wiem, 2 dni, 3 dni i całą resztę zostaje bez zmian, nie? I się nie poprawia i dochodzi do wniosku, a to nie ten produkt mi szkodził, nie? A no nie będę tu wymieniał nazwisk, ale kilku dietetyków, doktorów na różnych podcastach, takich bardziej bym powiedział, może niekoniecznie sportowych, choć też gdzieś tam powiązanych, ale bardziej dotyczących jakichś właśnie jelit, problemów typu SIBO i tak dalej, których oglądałem, oni tam mówili, że często niektóre produkty nawet 48 i 72 godziny po spożyciu mogą dać jakiś negatywny efekt. Dlatego najlepiej no, przynajmniej kilka dni, tydzień, nawet do 10 dni wyeliminować dany produkt, żeby mieć pewność, że to jest ten produkt, nie? Że nam nie służy. I też taka kwestia, to też była raz poruszona w komentarzach u Dawida, odnośnie owsianych. Dawidowi nie służyły owsiane, teraz je owsiane i ktoś stwierdził, że już mu służą, nie? I tam też kwestia jest tego typu, że płatki owsiane mają i kwas fitynowy, i dużej ilości błonnika, bo 6 gram na 100 gramów, nie? Więc jeżeli ktoś jest na masie i da 150 gramów owsianych, do tego dołoży orzechy, nie wiem, jakieś siemię lniane, dołoży jakieś warzywa, czy tam owoce, zależy co tam je, no to tego błonnika się trochę zbiera, nie? Pomijam już kwas fitynowy, który też, żeby go wyeliminować, to owszem, trzeba namoczyć produkty, ale to nie wystarczy zalać wrzątkiem na parę minut i wsadzić do mikrofalówki, chociaż jest to lepsza opcja oczywiście niż surowe płatki owsiane, ale to trzeba moczyć tak jak się orzechy moczy przez przynajmniej parę godzin, czy nawet paręnaście. Choć z orzechami to wtedy też mogą być jakieś procesy gnilne, więc też trzeba pilnować, żeby za długo ich nie moczyć. Natomiast w każdym razie, pomijając kwas fitynowy, jak jest bardzo dużo błonnika, potrzeba bardzo dużo wody. Jeżeli nie, to często ten błonnik nam, wiecie, powoduje takie uczucie pęcznienia w podbrzuszu i jesteśmy tacy wzdęci, tacy ni to się wypróżnić, ni to, wiecie, nie, że jesteśmy tacy właśnie rozdęci i bardzo niekomfortowo się czujemy, nie. I wtedy często problemem jest to, że jest zbyt mało wody do danej ilości błonnika, nie? Dlatego gdzieś tam błonnik tak radzę rozkładać w ciągu dnia na jakieś takie bardziej równe porcje i spożywać dużo wody, jeżeli jemy dużo błonnika. No i teraz jak w przypadku Dawida, jecie 150 gramów owsianych, a jecie 50 gramów owsianych, no to tego błonnika też jest inna ilość, czy nawet czy kwasu fitynowego, jeżeli on jest problemem, nie? Więc tu też czasami niekoniecznie sam produkt, co jego ilość może być problemem, nie? Więc no, tak to wygląda. Zapraszam do prezentacji tego shake'a, zobaczycie jak to wygląda. Wszystko tam postaram się opisać i no co, do zobaczenia. Okej, witam wszystkich w mojej kuchni. Często pewnie widzicie u zawodników, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, że oni z rana piją shake'a. Shake ma na celu poprawienie trawienia, poprawę pracy układu pokarmowego. I z reguły jest tam kilka suplementów i soków, produktów, które gdzieś tam wspomagają to trawienie. Dominik zresztą dał podobne wytyczne Dawidowi. Ja tak pokrótce opowiem, co oni tam z reguły mają. Najczęściej mają tam ocet jabłkowy. Tutaj proszę bardzo, ocet jabłkowo naturalny, mętny, bio. 750 ml, około 12 zł w Rossmanie, więc myślę, że wydatek żaden. A myślę, że dużo lepsze opcje niż takie zwykłe marketowe osty. Sok z aloesu, bądź ja tutaj mam akurat koncentrat z takiej firmy Now. Czemu koncentrat? Bo gdzieś tam wiadomo, nawet z tego soku trochę tych węgli gdzieś tam może wpaść. Nawet nie wiem, nie sprawdzałem, czy sok z aloesu ma jakąś znaczącą ilość węgli. No ale w jakiejś minimalnej ilości pewnie ma. Taki koncentrat jest porcja bodajże 1/5. Czyli 1/4 łyżeczki, no 1/8 łyżeczki, ja daję tak naprawdę pół łyżeczki, więc myślę, że ciekawa opcja dla wielu osób, tak właśnie jakieś skrajne redukcji. Oni często dają greensy, ale o nich zaraz. Co tam jeszcze spotykamy często? Glutaminę. Ja tu mam akurat glutaminę taką kilogramową, Climaforce. No, firma już, kiedyś się kupiłem po prostu w promocji. Glutaminę, no i to ma po prostu, glutamina korzystnie wpływa na pracę jelit, gdzieś tam ocet jabłkowy zakwasza trochę żołądek, lepiej się trawi na mięso, aloes bardzo dobrze działa na ścianki,
żołądka, więc to tak naprawdę gdzieś tam kompleksowo działa i na żołądek, i na jelita. Często dają greensy, akurat tam są różnego rodzaju greensy. Ja tu mam dwa te greensy tego typu, one są droższe, ale smakują całkiem nieźle. Jest tańsza opcja z FA, też są greensy, ale no smakowo są naprawdę kiepskie. I co jeszcze polecam dodać? Betainę HCL, szczególnie dla osób, które spożywają dużej ilości białka. Już tłumaczę też, dlaczego warto o to dbać. Kwestia jest też tego typu, że jeżeli ktoś ma jakieś problemy typu nadżerki, typu wrzody żołądka i tak dalej, to wtedy absolutnie żadnej betainy, żadnego octu jabłkowego, takich rzeczy nie pijemy. Glutaminę wtedy można dać. Natomiast naczczo do wody dodajemy 10 do 20, też zależy ile ktoś waży. Ja przeważnie zalecam około 15, u większych osób czasami 20 ml octu jabłkowego. No to aloes, akurat tak jak tłumaczyłem, ja daję pół łyżeczki, tam jest 1/8 łyżeczki. Porcja normalnie też daje się około, nie wiem, różnie 25, czasami 50 ml, bo idzie kupić jakieś w aptece, w takiej litrowej butelce. Betaina HCL, tu akurat jest na kapsułkę 650 mg, to akurat bym nawet, jeśli ktoś ma duże ilości białka i ma problemy z trawieniem tego białka, to bym nawet przed każdym posiłkiem na początku zalecał, albo przynajmniej przed większymi posiłkami. Greensy to już tak jak detox, tu mówię, to już tam powiedzmy są bardziej dla osób, które nie lubią i nie przepadają jeść za dużo warzyw, więc generalnie ja te produkty tak mam, bo jestem zajawkowiczem, bo uwielbiam kulturystykę i lubię sobie czasami takie pierdoły pokupować, ale czy to jest jakiś produkt konieczny? Myślę, że fajna opcja dla osób, które po prostu nie jedzą warzyw, są na masie, jedzą, nie wiem, 5, 6, 7 tysięcy kalorii i już nie mają gdzie tych warzyw dopchać. Wtedy taki greensy spoko, w innym wypadku jest to zbędny wydatek. Glutamina dawkowana różnie, czasami widziałem zalecenie nawet po 100 gram dziennie, ale myślę, że taka porcja 10-20 gramów z rana już może poprawić gdzieś tam pracę układu pokarmowego, natomiast nie jest to jakiś produkt, nie wiem, też bardzo, bardzo niezbędny. Ja po prostu gdzieś tam polecam, natomiast rzeczy typu właśnie ocet jabłkowy, czy nawet aloes, to ten koncentrat to też nie jest droga sprawa, jest bardzo wydajny, mimo że buteleczka mała, to takie soki, no to tak jak mówiłem, 12 zł w Rossmanie, butelka aloesu, jeżeli byśmy kupili sok, to też kosztuje około 15, nawet, nie wiem, 20 zł, więc to jak najbardziej można sobie gdzieś tam używać. Dodatkowo, jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia trawienia w ciągu dnia dużych ilości białka, to jeszcze mam taki produkt z Nowfoods, no papaja, enzymens, ale tak naprawdę jest tu i papaina, i bromelina. Momencik, bo tu może złapię, albo nie złapię, tak jest, jak widzicie. One są takie miętowe do ssania, więc nawet od razu ta mięta też fajnie działa na takie uczucie gdzieś tam w żołądku. Można dodać tradycyjne enzymy, Nauma, takie super enzymy. Tak naprawdę teraz wiele firm ma enzymy trawienne w ofercie, więc można dodawać do posiłków lub jeżeli ktoś po prostu zwraca uwagę na koszta, to do największych posiłków można dawać, nie? Na redukcji tak naprawdę enzymów takich trawiennych ogólnych, powiedzmy kompleksowych, jak to jest Now Super Enzymes, dawać nie trzeba, chyba że na jakimś ładowaniu, to wtedy myślę, że warto, natomiast tak na co dzień tych kalorii tak jest mało, więc jakieś problemu z trawieniem raczej być nie powinno. Jakie jeszcze enzymy też polecam, jeżeli ktoś chce trawić węglowodany, kreon na przykład w aptece, one już tak w sklepach suplementami raczej nie ma, kreon to jest pankreatinium, i to dostaniecie po prostu w aptekach bez recepty, jest Creon Travix, bo są też, jest Creon też na receptę, ale jest Creon Travix bez recepty. I fajną opcją jest, jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem tłuszczy dużych ilości, albo ma problemy z woreczkiem żółciowym, to enzymy, które zawierają lipazę i ox bile, tak się to nazywa, to jest żółć wołowa, jak się nie mylę, to mają raczej firmy z Ameryki. Można je w Polsce kupić, natomiast są to przeważnie mało popularne suplementy i dosyć drogie, ale naprawdę pomagają w trawieniu tłuszczy, nie? Ale jakie takie minimum niezbędne, jeżeli nikomu nic nie dolega, w sensie wrzody i tak dalej, ocet jabłkowy, aloes,
trochę glutaminy, betaina też, że ktoś ma problemy z większą ilością białka, chce zakwasić żołądek, czy też ma, nie wiem, jakieś niedobory żelaza, bo właśnie ma za mało kwaśny żołądek i tak nie najlepiej trawi mięso, to wtedy te produkty jak najbardziej. I to są produkty, tak jak mówię, które są też ekonomiczne, znaczy ekonomiczne, nie są drogie, nie? Więc myślę, że warto.